przyjechałam zaraz po obronie pracy magisterskiej. Pierwsza moja praca była to praca z dziećmi w francuskojęzycznej rodzinie. Pokochałam to zajęcie. W tej chwili akurat nie pracuję, mam taką krótką przerwę, ale mój czas jest wypełniony przez 5 kursów, które robię. No i zajmuję się dzieckiem, wiadomo. Wiem, że gdybym przeniosła się do Polski, byłoby mi dużo trudniej. I bardzo się cieszę, że tutaj mam takie możliwości edukacyjne, tak? Czyli jest tu generalnie tak system zorganizowany, że rodzice dzieci do 5 roku życia mają gratis edukację. Są bardzo motywowani do powrotu do pracy. Jest cały szereg instytucji wspierających ten proces, także bardzo sobie to cenię i korzystam naprawdę ile mogę. Mam też inne pasje, które wypełniają mój czas wolny. Piszę, publikuję, biorę udział w wielu eventach społeczno-kulturalnych, sama kreuję je, jeśli jest to możliwe. Jeśli chodzi o sytuację materialną, nie spędza mi to z nos powiek. Wiem, jak przeżyć na emigracji, tak? Wiem, w jakich sklepach robić zakupy, co kupować, czego nie. Porównuję sobie, robię research. W domu kultywuję większość polskich tradycji. Nawet obchodzimy 2 razy w roku Dzień Matki w angielskim kalendarzu i w polskim. Oczywiście tradycyjne święta, wszystkie kościelne. Jestem zadowolona ze swojego życia tutaj. Nauczyłam się funkcjonować w wielojęzycznym środowisku, wielokulturowym. Nauczyłam się tego, że muszę być samodzielna i muszę sama sobie przetrzeć szlaki, że na wszystko trzeba sobie zapracować, że nie warto się poddawać w dążeniu do swoich celów. Jestem na rozdrożu, bo czuję się tu na tyle dobrze, że nie jest mi łatwo podjąć decyzję o powrocie.